Witajcie moi mili na kanale Planu Duszy w czytaniach na listopad. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze, za lajki, za Wasze maile i zapytania. Jeśli ktoś potrzebuje czytania indywidualne, to jak najbardziej zapraszam. Jeśli ktoś ma potrzebę zgłębić jakieś zakamarki swojej duszy, to zapraszam na sesję odczytu Planu Duszy, które to system bazuje na alfabecie hebrajskim i odczyty robimy z danych, które z imion i nazwiska, które otrzymaliście w dniu urodzin. To jest podstawa odczytu. Także bardzo Was zapraszam i bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Jest mi bardzo miło. Na stole mamy talie, których będę używać w czytaniach na listopad. Mamy taki ciemny czas, ponieważ przechodzimy teraz bardziej w stronę długich wieczorów i krótkich dni. Ale to nic nie szkodzi. Te talie wszystkie będą nam mówić po kolei, jakie mamy możliwości rozwoju czy wglądów, na co może zwrócić uwagę w listopadzie, co będzie dla nas ważne. No i zaczynamy. Zapraszam Was do odczytu dla każdego znaku z osobna. Witam wszystkie ryby w czytaniu na listopad 2020. Zobaczymy, co tutaj dla Was przygotuje tarot, jaka jest główna energia. Na czym tutaj się skupić, na co zwrócić uwagę, co się będzie tutaj ujawniać. Zobaczymy, jedna karta poprosimy dla ryb na listopad. Ta królowa buław, bardzo ogniowo, ogniście, dużo takiego zadbania o siebie, w sensie może wyglądu, ale to też jest też zrozumienie siebie. Tutaj mamy wodę ognia, tak? Ponieważ wszystkie królowe to jest woda, a ta królowa akurat jest królową ognia. Więc Wy tutaj jako żywioł wody macie taką ognistą królową, ale oczywiście tu chodzi bardzo mocno o intuicję, jak się rozwijać, o zrozumienie siebie, o zrozumienie tego swojego ognia właśnie wewnętrznego, ponieważ my jesteśmy taką istotą, która jako dusza ma tą iskrę, która nas gdzieś tam popycha, żeby coś robić, albo żeby uczestniczyć w życiu, albo żeby tworzyć swoje życie w taki sposób, w jaki chcemy, żeby ono wyglądało. To jest też zrozumienie tego, jaką ja mam tą wizję przyszłości swojej i może przyjrzenie się, jak to moje życie wygląda. To też może być osoba w Waszym życiu, może to być Wasza, nie wiem, siostra, matka, koleżanka, przyjaciółka. Może to być bardzo żeńska energia albo mężczyzna, który ma taką jakość, taką właśnie dbania o swoje zewnętrze, taki bardzo potrafi być pociągający na przykład. Tak samo kobieta, bardzo często ta królowa jest pokazywana jako taka kusicielka trochę. Więc może to być ktoś wokół, może to być partner, partnerka, ktoś nowy, który się pojawia w Waszym życiu też. Niekoniecznie musicie to być Wy, ale oczywiście to może być też Wasza energia twórcza, ta, która jest w Was. Zobaczymy, co oprócz tego jeszcze pokaże tarot. Zobaczymy, tutaj wybrałam dla Was czarną lilię, żebyśmy mogli zobaczyć. Potasujemy karty porządnie. Zobaczymy, co nam tutaj ta talia powie. Co tutaj mamy. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze raz. No i będziemy już rozkładać. Przytasujemy. Otworzymy talię i z prośbą, żeby to było dla Was najlepsze, co możecie dostać. Czyli jakieś wizje, jakieś informacje. Prosimy o prowadzenie dla
wszystkich ryb, żeby ten listopad Wam tutaj pojawił się w kartach i uzmysłowił, co tutaj będzie ważne. Zobaczymy, to odchodzi. Tutaj mamy to, co przychodzi. Tutaj twórczy ogień. Popatrzymy, co to jest. Tutaj komunikacja, myśli, praca może. Tutaj związki, czyli woda, też emocje. Tutaj mogą być pieniądze, wartości, czyli monety. A tutaj mamy nadzieje i obawy. A tutaj mamy wynik. W podstawie talii też mamy energię ognia. Mamy 8 buław, czyli jakieś szybko dziejące się sprawy, rzeczy. Coś się tutaj może bardzo szybko dziać, albo będziecie mieli jakąś taką burzę, błyskawicę, która olśni Was, albo będą to jakieś informacje, przebłyski, wszystko to, co pozwoli Wam rozwijać się, iść dalej. No i może to będzie informacja, która przyjdzie pocztą, mailem albo text message, czyli SMS. Zobaczymy. Co odchodzi? Dwie monety. Dwie monety, żonglerka, tutaj jakieś wybieranie czegoś. I to jest ziemia. To jest energia taka, gdzie jakby mamy cały czas w głowie, że musimy coś zrobić i potem coś następnego, że jest tutaj jakoby zawsze coś do zrobienia. Takie wybieranie priorytetów i sprawdzanie, co teraz, tak? Czy to już będzie, czy dam sobie radę, czy te monety nie upadną, czy tutaj ta roślina wyrośnie i będzie to wszystko tak, jak ja chcę, bo to jest królowa, która, mówiłam, tworzy. A to jest energia, która mówi o tym, że trzeba sobie poradzić, trzeba coś powybierać, bo jakoby 10 srok za ogon trzymać się nie da. Więc może tutaj coś trzeba wybrać będzie, albo ten wybór już został dokonany, lub też będzie to taki miesiąc, gdzie będziecie mieli bardzo zawsze taką potrzebę wybierania czegoś. Będziecie mieli potrzebę wybrania jakiegoś priorytetu, co jest ważniejsze od czegoś. Tutaj mamy dalej w przyszłości 4 miecze. Mam wrażenie, że to będzie bardzo fajnie współgrać, ponieważ ta karta dwójka, ona zawsze mi się kojarzy z jakimś takim zmęczeniem. Bo jak wybieramy nieraz, to mamy takie też napięcie, bo w ogóle dwójki to wybory, tak? A czwórka to jest zawsze ten taki odpoczynek, przynajmniej czwórka mieczy to jest odpoczynek, to jest wyciszenie się, to jest takie zen. Jestem teraz w miejscu, w którym odpoczywam, w którym potrzebuję uspokoić swój umysł, w którym potrzebuję tutaj, żeby ciało też odpoczęło przy okazji, tak? Że no, są momenty, że trzeba na przykład przystopować, że nie można cały czas wirować tymi monetami, bo to jest na dłuższą metę bardzo, bardzo uciążliwe i to wybieranie cały czas też może być uciążliwe. Dlatego tutaj może ta królowa chcieć bardzo dużo osiągnąć, czyli może to być Wasza energia, że będziecie chcieli bardzo dużo stworzyć, osiągnąć, mieć. Natomiast będzie to bardzo uciążliwe i dlatego potrzeba wyciszenia, medytacji. Ten umysł potrzebuje z powrotem wejść w jakąś taką równowagę, w ciszę, gdzie nikt nie będzie przeszkadzał. Można też wyłączyć sobie i radia, telewizory i wszystkie te socjalne media, żeby to też nie huczało nam w głowie, bo bardzo często zaczynamy, dzień kończymy, patrząc tam w telefon czy oglądając telewizję. Być może warto sobie zrobić kilka dni w listopadzie, żeby uwolnić się z takiego zwyczaju, tak? Może w to miejsce poczytać książkę albo po prostu zwyczajnie i spać wcześniej. Listopad sprzyja takiemu zachowaniu, tak? Bo jest bardzo wcześnie ciemno, więc czemu nie? Zobaczmy, co dalej. Jeśli chodzi o pozycję tutaj kariery, to coś tutaj wygląda na ochłodzenie. Tak jakby jesteście w miejscu jakimś przełomowym. Tak jakby to wasze życie jest gdzieś
na takim rozdrożu, czy w miejscu, w którym nie czujecie się w grupie, być może czujecie się dosyć samotnie, będąc gdzieś na zewnątrz, bo mamy dużo śniegu, mamy takie uwiędłe tutaj monety, rośliny, które podczas zimy też odpoczywają. To też mi się mocno kojarzy tutaj, że tutaj nie trzeba, trzeba zwrócić uwagę na tą królową, na tą energię, czy to może jest ktoś, kto was przyspiesza, czy pospiesza, żebyście już teraz już coś wybierali i robili. Co ciekawe, tutaj też są te dwie monety tak mocno u góry, tak samo jak te dwie, ale już trzy leżą na ziemi, więc to może być tak, że właśnie tak jak powiedziałam, że jak się chce złapać kilka srok za ogon, to potem niektóre leżą, te sroki, tak? I niestety się nie da. I to może być poczucie fiaska, czy porażki, tak? Czy takiego smutku też gdzieś tam, takiej biedy, że właściwie mogłam mieć wszystko, a tutaj tu mi spadło, tam nie dałam rady, czy nie dałem rady. Tylko to nie o to chodzi, żeby w ten sposób to oceniać. Dlatego tutaj jest czytanie tarota i patrzymy na to, żeby się tak nie wysilać, żeby jednak pozwolić sobie na spokój umysłu, że to, co spadnie, to widocznie miało spaść, a to, co się utrzymuje, to znaczy, że ma się utrzymywać, że to akurat, co nam się udaje, to za tym trzeba iść, a jeśli coś tutaj nie rokuje, no to może warto to odłożyć na półkę i może przyjdzie inny moment, nie listopad 2020, kiedy trzeba będzie, czy będzie się chciało pójść właśnie z tym, co odłożyliśmy na półkę i realizować ten plan. Także no, taka tutaj wyszła sprawa. Natomiast jeśli chodzi o myśli, o pracę, też można tutaj powiedzieć, że to może być pozycja pracy. Mamy tutaj dwa kielichy z piękną różą, czyli spotkanie kogoś, z kim świetnie się współpracuje. To może być takie cudowne zrozumienie, to może być przepływ, to jest miłość, spółka, współpraca, no, relacja, która kwitnie, która uzupełnia się wzajemnie. Też to może być wybieranie kogoś, tak? Czy wybieranie takiej pracy, czy to też może dotyczyć takich myśli, które płyną niby, że pojawiają nam się w głowie, ale gdzieś czujemy, że są w połączeniu też z naszym sercem, że wybieramy to, co jest właściwe, że patrzymy na siebie też z miłością i widzimy w sobie tą królową buław, która chce rzucić się w wir życia, pracy, ale być może na ten czas musi się troszeczkę zająć sobą, może swoim ciałem. Zobaczymy jeszcze, co w pozycji ciała będzie, czy tych wartości. Na razie jeszcze zerknijmy na te pozycje. Tutaj mamy relacje i mamy rycerza buław. No to tak jak mówię, że to może być dla niektórych relacja, gdzie do końca nie jesteście przekonani, czy to jest ta właściwa relacja, czy to jest to, czego ja szukam. Bo to jest królowa i rycerz. Więc to może być taki mało dojrzały związek, to może być ktoś, kto zapala się i gaśnie, albo skacze raz w jeden płomień, raz w drugi płomień. Bardzo taka seksualna energia i bardzo porywcza. Więc tutaj trzeba zwrócić uwagę, co nas tak chce przyspieszać, bo ten ogień zawsze dla mnie przynajmniej jest takim przyspieszeniem i powietrze. Ale powietrze tutaj w waszym czytaniu, te cztery miecze, to jest raczej zwolnienie, opóźnienie. Natomiast tutaj dwójka z kolei monet. Zwykle monety to jest taka energia bardziej stała. Natomiast tutaj w tym czytaniu to jest, tutaj widzicie jakiś wir, jakieś podrzucanie, zmęczenie. Więc mamy tu jakby odwrotną sytuację. Czyli chodzi o to, żebyście wybierali właściwie, żebyście kontaktowali się ze swoim wnętrzem, z intuicją też i nie biegli tak na oślep, że już mam pomysł, czy teraz będę go realizować, bo może właśnie to nie jest ten najlepszy czas, albo pojawia się wokół was ktoś, nowa osoba, jeśli chodzi o związki, która może kusi jakąś propozycją, może tutaj jakiś romans, coś się zaczyna. Poprzyglądajcie się temu. Tutaj nie spieszyłabym się, żeby wchodzić w tą relację. Przyjrzałabym się temu na spokojnie. Tak? Zobaczmy, co tutaj jest w pozycji monet. Mamy znowu buławy, trójkę buław. I tutaj
To jest taka karta, która mówi o jakimś wzroście, o sukcesie, ponieważ wszystkie trójki generalnie, to tak jak ta królowa, siedzą w Bina. A Bina na drzewie życia to jest zrozumienie, to jest takie wiedzenie, oczekiwanie sukcesu też i zrozumienie, kiedy ten sukces przychodzi nawet. To jest przyglądanie się też innym ludziom. To też jest on taki ogień twórczy, który jest w nas, ale który podtrzymujemy w taki mądry bardzo sposób. Tak? To są nasze przekonania, to są nasze plany, które teraz mamy wrażenie będą mogły się realizować. Być może tutaj ten rycerz to jest jakiś sprzymierzeniec wasz w realizacji planów. I ta strona tutaj cała jest bardzo męska, ta przyszłość, która tutaj gdzieś pojawia się, ona jest taka bardzo, bardzo tutaj ogień i powietrze. Co razem w sumie taka mieszanka daje dużo ognisko. No, dlatego ostrożnie podchodziłabym tutaj czy do relacji, czy do finansów, żeby być może przyjrzeć się, na co chcę, jeśli chodzi o finanse, zaoszczędzić te pieniądze, bo tutaj jest piątka monet po przeciwnej stronie, a tutaj jest trójka. Obie te karty, bo one są nieparzyste, tak? Obie te karty mówią tutaj o tym, że trzeba tutaj wzrostu, trzeba jakiegoś rozwoju, trzeba przeżyć jakiś moment trudniejszy, w sumie najbardziej to piątka mówi o tym trudniejszym momencie, bo trójka mówi o zrozumieniu, że czasem jesteśmy w momencie, w którym trzeba zastopować, tak? Czyli nie wydawać może pieniędzy, ponieważ jeśli macie jakiś projekt i oczekujecie tutaj jakiegoś sukcesu, to warto te pieniądze na razie trzymać, żeby one potem mogły być zainwestowany w jakiś bardzo mądry sposób. Bo porywczość rycerza, który biegłby i by już od razu robił i działał, bo to jest tutaj myśl, idę za myślą i biegnę i popali się wszystko, a on jeszcze się poparzy przy tym. Natomiast ta królowa w centrum to już jest co innego. Mówi mocno o tym, żeby zachować zdrowy rozsądek, zachować też świeżość umysłu, czyli odpoczywać, wyciszać się, żeby tu nie biec tak od razu. Bo ta strona, jak popatrzymy, ona jest bardzo żeńska. Tutaj mamy monety i wodę, tak? Zupełnie inne energie. Więc można też to odczytać, że tutaj nadchodzi taki mocno ognisty ten listopad, że będziecie chcieli tutaj bardzo dużo robić, bo tu nawet łącznie z tą królową, to wszystko mamy trzy karty ogniowe i miecze. Tutaj chodzi o to, że będziecie może mieli takie ciśnienie i parcie, ale przyglądajcie się temu, co czujecie w ciele i swojej intuicji. I te decyzje, które będziecie podejmować, to podejmujcie je na zasadzie właśnie serca, a nie umysłu. Bo tu są dwa kielichy i są też dwie monety. Zobaczmy, co dalej. O, głupca mamy. Czyli jest nadzieja. Wasza nadzieja na to, że zaczniecie nową drogę. Że zaczniecie coś nowego. To może być też, ponieważ głupiec to jest owszem coś nowego, ale to może być troszeczkę tutaj brak takiej zobaczenia niebezpieczeństwa, bo to drzewo może się zrzucić tutaj do przepaści, tak? A przepaść, różne tam rzeczy mogą być. I teraz w jaki sposób zrobić ten pierwszy krok? Bo tutaj jeszcze, tutaj jest możliwość, tak? I macie nadzieję, że zaczniecie być może coś, jakiś nowy projekt. Tylko tutaj trzeba też ostrożnie zrobić ten pierwszy krok, tak bym powiedziała. Bo tu może być obawa, że to nie pójdzie dokładnie po naszej myśli, albo że jestem trochę naiwny czy naiwna, bo tutaj z kartą głupca też może się kojarzyć taka naiwność dziecka na przykład. A sobie skoczę. No i zobaczymy, co wtedy będzie dalej się działo. Tutaj w pełnym całym obrazie czytania wygląda na to, że oczywiście można i mieć nadzieję na nowy początek, ale ja bym jeszcze tego początku nie widziała teraz, w tym momencie. Raczej tutaj obawa, że ta przepaść może być zbyt głęboka w tym momencie. Tutaj obawa przed skoczeniem jeszcze, bo najpierw trzeba tutaj mieć jakąś wizję i taki spokój w sobie, żeby
tutaj przewrócić to wszystko do góry nogami, bo tak naprawdę to zrobienie tego pierwszego kroku może i zaczęcie od zera to może być duża rzecz. No dobrze. I mamy tutaj ten pierwszy krok. Mamy asa, ten potencjał, który pojawia się dla Was w wyniku. Czyli trzeba poczekać na tą myśl, na ten dar, który do Was przyjdzie. Jasności umysłu, kiedy? Kiedy rozpocząć? Kiedy zrobić ten pierwszy krok? Czy już zaraz? Czy może jednak podjąć tą decyzję, zastanawiając się, medytując, patrząc z różnych perspektyw? Ponieważ może w tym momencie niektórzy z Was nie czują się jeszcze na siłach, bo czują się słabsi, nie wiem, fizycznie, czy nie mają w pełni tutaj tej jasności. Kamera znowu nie chce chwycić tej ostrości. Ale proszę bardzo, jest as i jest czwórka. Więc zwróćcie na to uwagę. Te dwie karty razem, one dają też piątkę, tak? Czyli piątka to może być konflikt, to może być tak, że jeszcze nie jesteście gotowi. Owszem, przychodzi do Was ta jasność umysłu, ale w momencie, w którym sobie pozwolicie na to, żeby się zatrzymać. Nie inaczej, bo jeśli będziecie podążać za tym ogniem i biegiem i pośpiechem, to możecie się spalić, tak? Spalić albo spalić coś. Ta informacja, która przyjdzie, na przykład, która tutaj jest w tle, to niekoniecznie może być potrzebna, znaczy ona może przyjść, natomiast nie ma takiej potrzeby, żeby od razu działać w tym akurat momencie, ponieważ mamy tutaj jednak przestrogę przed tym, żeby działać natychmiast. Mamy raczej informację, że potrzeba jest tutaj spowolnić ten plan, który gdzieś się tutaj pojawia, tak? No takie to wyszło dla Was czytanie i mam ochotę tutaj jeszcze na zakończenie, na wyrocznie. I wyrocznia będzie świętych buntowników dla Was. I zobaczymy, co tutaj ta talia Wam chce powiedzieć. Zobaczmy, jak to... możemy tutaj zrobić, żeby się czegoś dowiedzieć. Poprosimy o jedną kartę. Dla ryb. Na podsumowanie tego czytania informacje. Śni przepiękny sen. Pięknie. No właśnie. Śnić ten sen można wtedy, kiedy odpoczywamy, tak? A nie kiedy biegniemy, bo jak biegniemy, to już w ogóle nie zwracamy uwagi na żadne sny. Natomiast tutaj jest informacja o tym, żeby śnić przepiękny sen, który się pojawi i który odkryje Wam właśnie te możliwości nowe, to co się pojawia. Jeszcze zobaczę, co autorka tutaj chce dodać. Wygląda to, w ogóle patrząc na intuicyjnie na tą kartę, to wygląda tak, jakby tutaj miało nastąpić jakieś zapłodnienie, czyli jakiś pomysł. Tak jakby świat tutaj zaczynał jakąś iluminację. To tak jakby w Was przychodziła właśnie ta jasność i światłość. Pojawiała się tutaj taka łuna u góry, świetlistość. No i patrzymy, co tutaj mówi autorka jeszcze. Taki pęd do tworzenia jest w Tobie, tak samo jak w tej energii, która stworzyła cały wszechświat. I taką samą ma magiczną możliwość. I tutaj chodzi o to, żeby to było harmonijne i żeby znaleźć taki piękny porządek w tym całym chaosie. Bo tak jak patrzymy na to czytanie, to rzeczywiście tutaj są karty, które mówią zatrzymaj się, inne mówią pędź, tak? Więc właśnie to jest taki chaos, z którego coś się zacznie wykluwać, pojawiać. I tu właśnie chodzi o to, żeby przyprowadzić, przynieść taką harmonię i taki perfekcyjną równowagę w sobie, w swoim ciele, w swoim umyśle i w swoich emocjach. I to wszystko tutaj mamy na stole. Mamy kielichy, mamy też tutaj miecze, buławy.
i monety. I to jest też właśnie część Was, to jest mowa teraz o tej, właśnie w opisie, jest mowa teraz o tej królowej buław, że taka część Was marzy i chce piękna i wnoszenia tego piękna na wiele możliwych sposobów do życia swojego czy innych i w sposobie, w jaki jecie, ubieracie się, patrzycie, zachowujecie czy kochacie się, tworzycie piękno czy sztukę w swoim otoczeniu, to jest właśnie to, ta twórczość i marzenia o pięknie. I ta energia będzie z Wami tutaj w listopadzie i warto właśnie skupić się na tym, co chcemy wykreować, czy chcemy na przykład mieć taką kąpiel przy świetle świec, gdzie będziemy zanurzeni w wannie i może odsłonimy okienko i tam będzie piękny księżyc, który będzie nam przyświecał, to możemy właśnie wprowadzić te marzenia w nasze życie, tak? I możemy tutaj tworzyć to, tak jak chcemy, my sami, tak? Bo to nasza jest decyzja, czy chcemy tą kąpiel, czy nie. Może to być zupełnie coś innego. Możemy akurat usiąść i namalować piękny obraz. Albo słuchać muzyki. A jeśli wierzycie, że tworzenie takiego piękna w życiu jest takie unikalne, czy takie tak jakby przychodzące, że inni mają o takie możliwości, to wtedy blokujecie sobie tą możliwość, bo wszystko, cała kreatywność, wszystko co tworzymy, to wychodzi w większości z nas, z naszego wnętrza, z naszego serca i z naszej harmonii i uwielbienia piękna. Tutaj jest bardzo dużo tego tekstu, więc ja jeszcze tylko zobaczę, co tutaj jest jako uzdrowienie. I mamy bądź w tym świetle, bądź w spokoju i pozwól, żeby wszystko się działo. Kiedy jesteś gotowy czy gotowa, po prostu otwórz oczy i powiedz jeszcze. Idealna harmonia piękna obudzi się we mnie i wokół mnie. I wtedy będę służyć i będę emanować tym pięknym światłem, złotym światłem bezwarunkowej miłości i kreatywnej siły. I to jest takie zdanie, które możecie sobie wysłuchać jeszcze raz i zapamiętać, jeśli chcecie, i powtarzać to sobie. Może to być w medytacji, może to być taki moment, który chcecie spędzić sami ze sobą, żeby coś w sobie uzdrowić, na przykład podejście do tej kreatywnej energii. Listopad, bardzo piękny miesiąc dla Was, dużo jest do zrobienia, na pewno będziecie zajęci, życzę Wam wielu sukcesów i wszystkiego dobrego.